No i cześć wam w kolejnym vlogu. Jak widzicie, tu już tej trowy na łące, no, szału nie ma. Delikatnie mówiąc, ale coś się tu zbierę, no. Żal by to było zostawić. Zatem byłoby dużo marasu na wiosnę. Zesieć, zebrać, zapomnieć i tyle. Ale tak patrząc przy okazji, no tu tego brzegu nie umiem dokosić, bo to wiadomo, nie będę sobie kosił kukurydzy. Trochę tam chwastu z brzegu jest. Ale wlezymy sobie w ta kukurydza. Obejrzeć, jak to tam wygląda. No, coś tu łazi i zżyro te kolby. Ale to tam zawsze są jakieś straty. O, widać. No ja mam 1,72 m niby. A sięgna troszkę wyżej. No może do 2 metrów. A weźcie sobie, ile tam jeszcze jest do góry od tej rynki. Ła, masakra. Kolby takie dość fajne. Z odmiara Farm Rock z Farmsatu. O. No. Nie chcę wyostrzyć teraz. O, teraz wyostrzy. No ja już trzymam nad głową telefon i muszę jeszcze go całkiem do góry dać, żeby... O. Jasny gwint. Kaj tam jeszcze góra. Wysoko skubana urosła. Gąszcz kukurydzy. No, tu jest taka zdechła kolba, tu jest jedna kolba. Tu też jedna wielka, jedna mniejsza. No, dziwne, że miejscami po dwie porosły. Dziwne, nie? Dobra, nie chcę mi się tam włazić głębiej w to. Teraz kiedy będę przyszedł. O, muzyka jako wyrosła. Ostre te liście wylazują stąd. O, jest, udało się znaleźć wyjście. A tamta jedna motyka to już w ogóle przeszła sama siebie, o. Skubano. No teraz trzymaj telefon na wysokości mojej oczu. Tak jeszcze do góry, o. Czyli... Nie jest źle. Przynajmniej z kukurydzą. O, tu by nas zaraz rozrzucą. Tak wygląda kukurydza, no. No tam Ferguson stoi na rogu, na tym rogu tam zawsze jest mniejszy, bo wiadomo, ani tam dojechać, ani co. Zawsze się pługa, zanim się zagłębi, zanim się, jak się go wyciąga, to ten róg nigdy nie jest taki doprawiony do porządku. A to może jeszcze wejdę na traktor i będzie lepiej widać. Teraz jest tak na równo. A jeszcze dźwigo rynka. Mi się udało dźwignąć rynki z traktora, z kabiny na stojąco, to jeszcze dźwigłem. I oczywiście to na kiszonka zbierą. I się że nie dowie, na ziarno by tego było. Wygląda to zacnie. Tak
wygląda kukurydza na dzień 17 sierpnia. A ja się teraz jadę dookoła. Wygląda ok. Nawożenie było w gnoju 10 rozrzutników na hektar i 250 cm trosanu na hektar plus 200 ponad polifoski ósemki. Podsiewacz do siewnika. Tak jak jada, tak mi tak tragedii nie ma. Wiadomo, ten pierwszy rządek, może i drugi, to zawsze jest taki zdechły. I to się nie ma co sugerować tym pierwszym, ale jak się już wejdzie głębi, no to już potem widać, co się ma. Pokosy na łące takie sobie, a kukurydza taką. Trochę trzciny z boku, bo to już też takie zagłębienie jest, kiedy zawsze woda stoi, jak deszcz spadnie. Wczoraj na poprzedniej łące, jak kosiłek, to nie było ani jednego bociana, a tu jak przyjechałem kosić, to były 22 bociany. To już na grubo skubańce się zleciały. Słuchaj, miał to być vlog z kukurydzy, a zaś nagrywam przerzucanie ziana. Od rowu trochę to odciągnąć. Tak się zarosły rowy. Ja to kosić nimą czym, bo nie podjada tak blisko. Jeszcze by się brzeg oberwał, by wpłotł pasem do rowu i na co mi to? Kto to powinien kosić, to każdy wie. No, że najwyraźniej za mało ludzi je i za dużo rowów. Kiedyś to wypalali, ale teraz to nie wolno. Siada kukurydza. No tam jest troszkę wyżej te pole niż tu. Ale i tak jest chyba wyższe niż ta moja. Ja mi tak się wydaje. Ale widzicie, tam jest te pole wyżej. No. A tu na tym też się nie idzie porównywać, bo ten brzeg, tu też na tym brzegu, ten mi to nie bardzo rośnie, tak przy pora pierwszych rzędów. Dopiero tam jest fajne. Zresztą tu też jest zagłębienie. Mniej więcej wiem, dlatego powinno być na pryzmie. Jutro się, raczej nie jutro, to bym się pośpieszył. I za mniej więcej miesiąc, może miesiąc z hakiem,
Też jako będzie pogoda, to się dowiem, jako była ta kukurydza. Ale tu wygląda fajnie. Mi się tam bardzo podoba. Tu mam 2 hektary jeszcze, bo tam jedna działka, hektar, ale to jest w ogóle po drugiej stronie miejscowości naszej i tam nie pojada ekstra, ale tam też jest fajno, nie ma tragedii, można powiedzieć. Także co, no, kończymy tego vloga kolejnego, takie jakby daily vlogi, idzie powiedzieć, to teraz dość czysto się coś nakręci. No i teraz. Pamiętajcie, zostawcie pierdołki i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.